Czy masz świadomość? Spośród stojących do dyspozycji alternatywnych strategii prosamochodowej, miasta bez samochodu i zrównoważonego rozwoju przyjmuje się strategię zrównoważonego rozwoju, która zakłada uzyskanie takiego podziału zadań między transport zbiorowy i indywidualny, że złagodzone zostaną trudności w funkcjonowaniu systemu transportowego i uciążliwości dla środowiska powodowane przez nadmierny wzrost ruchu samochodowego. Polityka transportowa dla miasta Łodzi z 1997 roku. Transport publiczny powinien być możliwie szybki i łatwo dostępny dla wszystkich grup społecznych, a przestrzeń wokół przystanków i stacji przyjazna dla użytkownika, także starszego i niepełnosprawnego. Jacek Wesołowski, raport Odzyskajmy Centra Miast. Zwiększenie częstotliwości i dostępności transportu publicznego, w szczególności w godzinach szczytu, dojazdy do pracy, szkoły, powroty z pracy i szkoły. Drugi łódzki panel obywatelski. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest profesor Jacek Wesołowski, profesor Politechniki Łódzkiej, między innymi autor pracy Transport miejski, ewolucja i problemy współczesne, ale też, jak już Państwu przeczytałem, raportu Odzyskajmy Centra Miast, wydanego wiele lat temu przez Instytut Spraw Obywatelskich. Panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom. Panie profesorze, czym jest zielona fala dla tramwajów i gdzie to rozwiązanie jest stosowane w Unii Europejskiej? Mam wrażenie, że stosuje się to w większości krajów tak zwanej starej Unii. W większości tych, gdzie się zachowały systemy tramwajowe, bo jak wiadomo, w znacznej mierze tramwaje skasowano kilkadziesiąt lat temu. Dzisiaj się je próbuje przywracać. I teraz zarówno na tych starych systemach zachowanych, które były ciągle modernizowane, jak i na tych nowych wprowadzanych teraz, występuje taka zasada, że tramwaj musi mieć możliwie najbardziej udrożnioną trasę. Czyli jednym słowem odbywa się to w różny sposób, poprzez właśnie wprowadzenie uprzywilejowania dla tramwaju na wszelkich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. To się dzieje w sposób automatyczny przez systemy sterowania ruchem. Tramwaj wysyła sygnał, albo jest on i tak, jego pozycjonowanie jest cały czas śledzone przez komputery. I na dojazdach do skrzyżowania otwiera się zazwyczaj wystarczająco szybko, przed tym dojazdem, światło zielone dla tramwaju przy zatrzymaniu ruchów kolizyjnych. Sprawność tego jest, powiedzmy, nie do końca stuprocentowa, bo czasami się z faz wynika, że nie można zbyt szybko zamknąć fazy, która jest dla tramwaju niekorzystna, ale w większości to działa. No, a drugim ograniczeniem jest to, jeśli mamy zbyt duży węzeł, zbyt wiele rozmaitych relacji, zbyt wielkie obciążenie ruchem, również tramwajowym, nie można zupełnie dla każdego pojazdu tramwajowego otworzyć łatwego przejazdu. Ale rzadko kiedy występują ulice czy trasy tramwajowe o tak wielkim nasileniu ruchu, jak na przykład w Łodzi na tej linii NS. Także można przyjąć, że tak z doświadczenia mojego, zresztą popartego, każdy może zobaczyć dziesiątki różnych filmików nagrywanych z kabiny motorniczego, czy nawet gdzieś z kabiny wagonu, że tramwaj w zasadzie rzadko staje na skrzyżowaniach, a jeżeli to na chwilę. Czyli ta zielona fala, jednym słowem, to jest tak, udrożnienie przejazdu zawczasu przed dotarciem tramwaju do skrzyżowania, jak i również maksymalne skrócenie czasu postoju na skrzyżowaniach, zwłaszcza tych konfliktowych, gdzie rzeczywiście trudno czasami
to podjąć decyzję, który tramwaj przepuścić wcześniej. A po co w ogóle miasta w starej Unii, w Europie Zachodniej robią takie rozwiązania, stosują zielone fale? Jest to kluczowy element tak zwanej zrównoważonej mobilności, czyli takiej mobilności, która ma promować też te sposoby przemieszczania się, które są najmniej szkodliwe dla środowiska. To znaczy najmniej generują różnego rodzaju zanieczyszczeń, włącznie z hałasem, który jest chyba w tej chwili najważniejszym zanieczyszczeniem, no a również mają one zbawienny wpływ na oszczędzanie przestrzeni miejskiej, no bo wiadomo, że samochód jest najbardziej terenochłonny. Jeżeli jeszcze można dopowiedzieć do tego, co było wcześniej, bo tam jedna rzecz dosyć ważna umknęła, a o tym warto powiedzieć. Mianowicie unika się w tej starej Unii prowadzenia tramwaju wzdłuż dużych arterii drogowych. Czyli raczej dążyć do tego, żeby to były różne korytarze. Oczywiście tam, gdzie ten system jest zastany, to jest dosyć ciężko czasami to zrobić, albo też nie ma odpowiedniej woli politycznej, żeby zdeklasować jakąś drogę. Ale kiedy się projektuje na nowo, to właściwie droga od razu jest deklasowana, jeżeli przypadkiem była wielopasmowa, do zazwyczaj takiej drogi, która ma po jednym pasie w każdą stronę. Nawet jeżeli to jest rozwiązanie dwujezdniowe. Czyli nie ma wtedy tego bezpośredniego konfliktu związanego z jakimiś tam lewoskrętami i tramwaj ma taki własny korytarz właściwie. Mhm. A czy w Łodzi działa zielona fala? Moim zdaniem w Łodzi nie działa. To znaczy, jak żyję już dosyć długo, to pamiętam, tylko raz zwróciłem uwagę na to, że przejechałem tym ETR-em, tak, który tak szumnie wtedy się określało, tę trasę północ-południe, czyli NS, no bez zbędnego zatrzymania. Być może akurat ktoś nastawił system sterowania ruchem na to, żeby właśnie ruch tramwajowy miał ten wyraźniejszy priorytet. Zazwyczaj tak nie jest. I nie działa to zarówno na tej trasie bardzo obciążonej, jak i na tych trasach mniej obciążonych, gdzie tramwaje jeżdżą tam co 10 minut, czy nawet rzadziej. A to już jest poważny problem, bo tam to można wprowadzić właściwie no, prawie zawsze. Czyli najprostsze skrzyżowania często gdzieś tam w ciągach jakichś takich z dalszymi ulicami są miejscami, gdzie tramwaj potrafi stać na światłach. A jeszcze co gorsze, wielokrotnie zwróciłem uwagę na to, że tramwaj potrafi być zatrzymywany, natomiast uruchamia się zielone światło dla lewoskrętu. Czyli te kilka samochodów, które tam czeka na lewoskręt, po prostu uzyskuje światło, bo przyszła ich faza, czyli jakby ten tramwaj nie miał żadnego wpływu na sterowanie ruchem na tym danym skrzyżowaniu. No i teraz trzeba powiedzieć, że kiedy wprowadzano ten system przy okazji tego wielkiego remontu gdzieś tam przed kilkunastoma laty, wszyscy oczywiście opowiadali, że to będzie też środek do wprowadzenia tego uprzywilejowania tramwajów. To prawdopodobnie jest możliwe, ale to jest, czy tak rzeczywiście to działać może, to właściwie jest trochę ukrywane. Bo na przykład pytał pan o Europę. No, sygnalizatory w Niemczech wyraźnie mają dodatkowe pola w tym pionie tych sygnalizacji, które pokazują, że system otrzymał wezwanie do zapalenia zielonego światła dla tramwaju, a potem jest jeszcze taki rodzaj żółtego, że już za chwilę się zapali. I to jest coś, co każdy widzi. Prawda? To jest, tutaj nie wiadomo, tu można powiedzieć wszystko. Bo rzeczywiście czyli w Łodzi, tak? Tak, bo rzeczywiście bez jakichś studiów czekania kilku minut czy kilkunastu minut na skrzyżowaniu, trudno jest od razu stwierdzić, czy te tramwaje tam mają uprzywilejowanie. Możemy tylko sobie z doświadczenia powiedzmy kumulować wrażenie, że nie, prawda? Bo nie widzimy, żeby kiedykolwiek to dobrze działało. Także powiedziałbym, że dosyć perfidnym rozwiązaniem, jeszcze mającym właśnie jak gdyby teoretycznie dać argument za tym, że właśnie wprowadziliśmy uprzywilejowanie tramwaju, to jest lokalizacja przystanków za skrzyżowaniem. Bo wtedy no, najbardziej racjonalne jest to, że tramwaj dojeżdża, uruchamia mu się zielone światło i dopiero zatrzymuje się
za skrzyżowaniem. Natomiast jak jest zatrzymanie przed skrzyżowaniem, no to tak też są sposoby na to, żeby on te światło sobie, tego światła sobie zażądał, ale powiedzmy nie jest to takie czytelne. Natomiast u nas to w Łodzi te przypadki robione są właściwie głównie po to, żeby się zmieścił pas wyłączenia dla lewoskrętu. Czyli to jest taka właśnie znowu kolejne miejsce, w którym się pokazuje, że tramwaj ma funkcję podrzędną, tak? Bo jednak przystanek za skrzyżowaniem bez uprzywilejowania oznacza, że tramwaj będzie stał dwa razy na tym skrzyżowaniu. A zyskują ci, którzy skręcają w lewo. No dobrze, to idźmy dalej. Ostatnio odbył się drugi łódzki panel obywatelski i tam między innymi Instytut Spraw Obywatelskich dla członków panelu zrobił prezentację. Kosma Nykiel prezentował właśnie ideę zielonej fali. No i po wielu tygodniach po tej prezentacji zadziało się w środku tego łódzkiego panelu coś takiego, z czego rezultatem były różnego rodzaju rekomendacje. I jedną z takich rekomendacji właśnie teraz przeczytam i będę pana profesora prosił o komentarz. Przeanalizowanie możliwości i wprowadzenie lub poprawa zielonego priorytetu dla tramwaju, mimo potencjalnych konsekwencji w postaci spowolnienia ruchu na ulicach prostopadłych i redukcji czasu trwania zielonego światła dla pieszych. Koniec cytatu. To jest właśnie rekomendacja drugiego łódzkiego panelu obywatelskiego. Jak pan ją postrzega? To oczywiście jest w jakiś sposób dopowiedzenie tego, co już powiedziałem troszkę wcześniej, mianowicie, że zawsze jest problem na tych naciągach szczególnie obciążonych, gdzie również gdzie jest duży ruch poprzeczny pojazdów, ale również pieszych. Jeżeli tramwaj jeździ powiedzmy średnio co minutę, no to wtedy rzeczywiście robi się problem. Mogę tylko powiedzieć, że tego typu sytuacje występują rzadziej stosunkowo. Natomiast prawdopodobnie ci, którzy wyciągają tę sprzeczność, no posługują się właśnie takimi przykładami, czyli w Łodzi powiedzmy ciągiem północ-południe i Kościuszki zachodnią, żeby wykazać, że to jest nieracjonalne i to jest niemożliwe. To ja na to odpowiem, że w rzeczywistości mamy do czynienia z ruchem znacznie rzadszym. W rzeczywistości jest to możliwe i wcale niekoniecznie ruch pieszy musi na tym specjalnie cierpieć. Tak jak tutaj wynika z tego tekstu, który pan powiedział, który pan przeczytał. Natomiast zyski mogą być ogromne. Dlatego, że tramwaj nie tylko jest opóźniany na tym głównym ciągu, ale również na większości tras, które są powiedzmy dojazdowe do niego. Także wydaje mi się, że ten problem jest troszkę przesadzony i na pewno używany jako taki pozorny argument. Natomiast jeśli chodzi o trasę północ-południe, to tak jak mówię, tutaj może być pewien problem, no zwłaszcza na głównych skrzyżowaniach i to nie będzie takie proste wcale. Natomiast to, o czym trzeba myśleć, to po prostu udrożnić tę trasę Piotrkowska, Kościuszki Zachodnia, szczególnie Kościuszki Zachodnia, poprzez likwidację tej arterii, która jej towarzyszy, czyli tej, która została kosztem struktury miasta zbudowana w latach od 50. aż po 70. i po prostu sprowadzić ją do rangi normalnej ulicy. W jakikolwiek bądź sposób. Czyli to spowoduje, że będzie znacznie mniejszy ruch towarzyszący tramwajom i tutaj będzie wtedy łatwiej manewrować. A przy okazji będzie można odzyskać znaczną część przestrzeni po prostu jako przestrzeni publicznej o często bardzo znaczącej genezie. No bo przecież taka była geneza Kościuszki. To kiedyś była promenada, a nie arteria. Czyli tutaj generalnie rzecz biorąc kierunek jest słuszny. Obawy są trochę przesadzone i są skierowane głównie do pewnych wybranych fragmentów.
z którymi i tak można sobie jakoś poradzić w interesie całego miasta i w interesie Śródmieścia i komunikacji i systemu transportowego w mieście. No pamiętam, jak w połowie lat 90. przygotowaliśmy jeden z numerów aktywności obywatelskiej, właśnie na okładce była Kościuszki, taka przedzielona z jednej strony ta promenada, o której pan wspomniał, z drugiej strony Kościuszki współczesna, mówiąc kolokwialnie, zawalona samochodami. Tak. Myślę, ciekawe jestem, jakby zrobić badania, ilu mieszkańców kojarzy to, że ta ulica wyglądała kiedyś zupełnie inaczej. No, amnezja jest rzeczywiście bardzo powszechna, zwłaszcza i podtrzymywana, zwłaszcza wtedy, kiedy za tym stoją interesy, powiedzmy, specyficznie pojętego komfortu życia i klienteli politycznej, wyborczej. Natomiast tutaj rzeczywiście to jest podstawowa sprawa. To jest jeden z kluczy do ratowania tego Śródmieścia. Bo jego samą przebudową nawierzchni bocznych ulic to się nie uratuje. Także tutaj ja to widzę jako jeden z czołowych postulatów, problemów, który stoi przed Śródmieściem. Natomiast trzeba też powiedzieć, że już doszło raz do rozcięcia Kościuszki, to w czasie przebudowy trasy WZ, a teraz dojdzie do rozcięcia ruchu przy okazji budowy tej stacji podziemnej. Tramwaj, co prawda, ile wiem, ma jeździć, natomiast samochody chyba nie. I można by to wykorzystać właśnie jako początek takiej radykalnej przebudowy tej ulicy i powiedzmy początek takiej prawdziwej rewitalizacji, która zaczyna dotykać również tych głównych reprezentacyjnych fragmentów miasta. Tak, to zapewne dobry pomysł i inspiracja. Mam nadzieję, że ci, którzy będą nas słuchać, podejdą do tego pomysłu, dadzą mu zielone światło. Panie profesorze, łódzcy radni 29 stycznia 1997 roku przegłosowali uchwałę w sprawie przyjęcia polityki transportowej dla miasta Łodzi. Jak pan ocenia tę politykę z perspektywy upływu czasu i czy ona dziś jest realizowana? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. No, moim zdaniem litera i duch tej polityki jest jakby ponadczasowy. Tam prawdopodobnie niewiele się da nowego powiedzieć, bo jest to taka rzeczywiście polityka zrównoważonego rozwoju, która jest przełożona na ten aspekt transportowy. Natomiast ona nigdy nie była specjalnie realizowana. Może tam z wyjątkiem kilku, powiedzmy, drobniejszych inwestycji. Natomiast mogę powiedzieć, że nie jest realizowana, ponieważ nie wprowadzono żadnych istotnych ograniczeń dla ruchu kołowego do Śródmieścia. Czyli, a tam to jest chyba jasno powiedziane, prawda, że Śródmieście jest dla ruchu, dla transportu publicznego zwłaszcza, może za mało tam się akcentuje ten ruch aktywny jeszcze, o tyle się może nie do końca ta polityka dzisiaj będzie tłumaczyć, ale jeśli chodzi o konsekwencje, to oczywiście jest to eliminacja ruchu kołowego, nie całkowita może, a nawet na pewno nie całkowita, ale dość daleko idące restrykcje. W stopniu takim, jaki dyktują potrzeby struktury. Tego się właściwie nie robi i nawet te jakieś zawężania jezdni, z którymi gdzieniegdzie mamy do czynienia, to dotyczą właściwie głównie ulic jakichś tam drugorzędnych, a nie tych głównych.
Czyli to jest jedno, no a po drugie, z drugiej strony mamy praktycznie demontaż systemu transportu publicznego, szczególnie systemu tramwajowego, który miał być tym podstawowym, zawsze to deklarowano, oczywiście dość obłudnie. Demontaż się odbywa przy pomocy takiej polityki zawieszeń linii. Dosyć dobrze to znam, bo to na przykład Włosi są też mistrzami tego typu polityki, prawda, że tak naprawdę to się kasuje tramwaje, ale wszyscy dookoła głoszą, że rozbudowują tramwaje i system szynowy i to właśnie ma się wrażenie, kiedy się słucha tego, co mówi miejska propaganda. Także mamy tromtadracji o szykujących się inwestycjach tramwajowych, ale nigdzie tak naprawdę nie ma żadnego modelu docelowego, zwłaszcza takiego modelu, który by pozwalał powiedzieć, że wreszcie to miasto zaczyna realizować tę tak zwaną zrównoważoną mobilność, czyli polityka, która promuje transport publiczny i aktywny, a stara się ograniczać transport samochodowy indywidualny. Tego nie ma. Mamy bardzo istotne braki w systemie tramwajowego, a my w tej chwili jesteśmy w sytuacji, kiedy jest zdemontowany ten system, który już był. Została jego jakaś tam część, ale znaczna część nie istnieje, wyłącznie z tak ważnymi liniami jak na doły. O czym my właśnie mówimy? Mówimy o regresie tak naprawdę, a nie o postępie. No i wreszcie jeszcze jest trzeci aspekt, który pewnie do tego się przyczynia, do tego by trzeba dorzucić, mianowicie jeżeli mowa o rozwoju komunikacji publicznej, to przecież również trzeba myśleć o dobrym jej utrzymaniu. I tutaj powiem Państwu, że utrzymanie torowisk tramwajowych w Łodzi woła o pomstę do nieba. To się troszeczkę zapowiadało, że będzie lepiej, ale w tej chwili już widać, że miasto nie jest w stanie utrzymać nawet tych ciągów, które jeszcze tam 10-15 lat temu były w miarę znośne i na przykład nie powodowały hałasu, który jest przekroczeniem wszelkich norm. A tutaj mam na myśli szczególnie Piotrkowską, właśnie Kościuszki, a zwłaszcza Piotrkowską, gdzie widać, że nikt na tym torowisku ułożonym w 2008 nie dba na przykład o to, żeby było cicho. Nie szlifuje się szyn, nie poprawia się złączy, które teraz wyglądają tak, jakby nie były w ogóle spawane. Czyli to jest zostawione samemu sobie de facto, tylko przy pomocy jakichś tam drobnych ruchów, żeby to jakoś jeździło. Pewnie przeprowadza się to bieżące utrzymanie. Także hałas jest czymś szkaradnym, prawda? To za tym idzie oczywiście wszystkie konsekwencje związane z postrzeganiem tramwaju i które powodują, że jak w tej polityce i jak w tej mojej wypowiedzi tutaj rysuje się taki obraz, że to właśnie ten tramwaj ma być tym zbawieniem dla systemu transportowego Łodzi, no to wszyscy powiadają, no gdzie tam. No przecież to się tego nie da się przy nim mieszkać, prawda? No nie da się, no bo jest źle utrzymywany. No. A w takim razie kto korzysta, kto traci na braku polityki transportowej w Łodzi? Pytanie w ogóle, czy jest jakakolwiek polityka. Ja mam wrażenie, że nie ma żadnej polityki, jest tylko zbiór działań ad hoc, służących, jak to się mówi, absorpcji środków, zwłaszcza tych europejskich, na remonty dróg i modernizację. Całkowicie to jest prace są nieskoordynowane i nie ma tej wizji przyszłości. Czyli to jest polityka? No wątpię. I teraz trzeba powiedzieć, czy komukolwiek szczególnie to służy, bo wszyscy robią wrażenie niezadowolonych. Zarówno ci, którzy jeżdżą samochodami, jak i ci, którzy jeżdżą transportem publicznym. Pewnie rowerzyści też nie są specjalnie zachwyceni, bo też można wyciągnąć dziesiątki różnych przykładów, że system rowerowy właściwie nie istnieje. Jedno jest jednak pewne, że politycy pilnują, żeby nie podjąć radykalniejszych działań mogących wyraźnie polepszyć konkurencyjność transportu publicznego wobec samochodu. Uważają najwyraźniej, że oznaczałoby to zbyt duże ryzyko wyborcze. Traci więc miasto i środowisko, tak bym to powiedział, tylko to jest tak zwany ogół, prawda? To nikt konkretnie nie traci, ale wszyscy jednak tracą. Pogarsza się jakość życia, niewątpliwie. Nie ma jaśniejszych widoków na przyszłość. To jest proces degradacji, który jakby postępuje. No i co jeszcze trzeba powiedzieć, że chyba tracą ci, którzy mają ograniczenia ruchowe, osoby starsze. Ta część populacji jest coraz większa ze względu właśnie na tą degradację miasta.
No i utrzymywanie takiej sytuacji, że na bardzo wielu przystankach nie da się wsiąść do tramwaju, bo tabor jest przestarzały, bo nie wykonano dodatkowych stopni do tych tramwajów, a nie wykonuje się też podwyższonych peronów czy tych platform przystankowych, ze względu na to, żeby nie opóźniać ruchu kołowego, to tracą ci właśnie. Ta najsłabsze grupy społeczne tak naprawdę. A w 2007 roku Instytut Spraw Obywatelskich wydał raport Odzyskajmy Centra Miast. Przeczytałem na wstępie naszej rozmowy jego fragment. Pan jest jego współautorem. Czy jak pan ocenia po latach, czy ten raport jest aktualny? No, myślę, że tak. Tam opisywałem przypadki nie takie przecież stare, których widać dosyć efektywne działanie miasta na rzecz właśnie tego, żeby transport nie stanowił uciążliwości, a jednocześnie zapewniał odpowiednią dostępność. Także on jest aktualny, ale również też pokazuje, że znaczne połacie działalności, o których tam opisywałem, właściwie w Łodzi są nierozwiązane. No to na przykład co? No, ograniczenie wjazdu do centrum miasta, prawda? W jakiś sposób, na przykład ograniczenie parkowania, czy wyraźnie płatne parkowanie i egzekwowanie tego płatnego parkowania w Łodzi kuleje. Ten hałas, o którym mówiłem, tam też jest cały rozdział o hałasie, bo tam były te względy środowiskowe dość mocno opisane. Poza tym no, efekt ostateczny jest chyba widoczny w tym, jak się przekształca nasza struktura podróży. No, ona wyraźnie się w ciągu ostatnich... Znaczy nie mam najnowszych danych. Były takie badania w 2011, chyba jeszcze jakieś dwa lata później, które pokazują, że udział transportu publicznego w Łodzi już jest mniejszy niż samochodów na wszystkich podróżach sumarycznie, że on już się kształtuje w granicach tam 35%. Sądzę, że dzisiaj będzie jeszcze mniej. No a to jest spadek z jakichś 45%, które były w latach 90. No to trend jest wyraźny, prawda? To znaczy... Nie znaleziono żadnych sposobów przeciwdziałania temu nadmiernemu używaniu samochodów. Nie znamy co prawda danych dotyczących dojazdów do Śródmieścia. Nic mi nie wiadomo, żeby ktoś to badał. No ale pewnie i tak nawet w takiej relacji ta struktura modalna jest niekorzystna. Także efektów nie ma. Kiedyś tam coś zostało napisane i na zasadzie takich studiów nad tym, jak wygląda polityka w innych miastach zachodnioeuropejskich. No ale w Łodzi jakby nie bardzo chcą konstruktywnie i ze zrozumieniem podejść do tych wymogów cywilizacyjnych, które tam są zasygnalizowane. I ostatnie pytanie, czego my mieszkańcy powinniśmy domagać się od pani prezydent miasta Łodzi, czego od radnych, a czego wymagać od siebie, pana zdaniem? No to można by pewnie parę złośliwości powiedzieć, ale zaoszczędzę ich. No wydaje mi się, że konstruktywnie do tego podchodzą. Trzeba by było powiedzieć, że to czego nie ma, to nie ma koordynacji. Koordynacji na przykład prac inwestycyjnych. No wyłącza się jakieś ciągi ruchu bez kompletnie zwracania uwagi na to, jak to odbije się na systemie transportowym, szczególnie tym tramwajowym, który jest przecież sztywny. No być może jest to element polityki, którą się realizuje tylnymi drzwiami. Ja tak się tego spodziewam i to jest ta moja złośliwość, której nie mogę sobie darować jednak. Że w tym szaleństwie jest metoda. To tak może być. Tylko, że jednocześnie słyszymy, że jednak tam gdzieś jakieś zamówienia publiczne idą w kierunku odtwarzania ulic z torowiskiem tramwajowym, tylko że na razie jeszcze tego nie zrobiono. Jak się zrobi, to wtedy dopiero pogadamy. Egzekucja czasu budowy. Istnieją jakieś powody, dla których budowy się notorycznie przedłużają i to w skandaliczny sposób i nie ma za to winnych, prawda? Nikt nie ponosi konsekwencji. Czyli czyżby rzeczywiście było tak, że już mamy rynek wykonawcy, tak jak to było za komuny? No idę wątpić.
przyspieszenia prac nad dostępnością systemu tramwajowego szczególnie, bo autobusowy jeszcze jakoś sobie radzi, ale tramwajowego dla osób z utrudnionym poruszaniem się, to na pewno. Myślę, że doczekam się jeszcze na przykład przystanków na Żgowskiej, czy na paru innych ulicach z podwyższonymi platformami, których tam do tej pory nie ma. Albo lepszego, albo innego taboru, co jedno z dwóch, ale najlepiej jednego i drugiego. Wprowadzenia priorytetu na tych łatwiejszych, na tych prostych, stosunkowo łatwych ciągach, które można już zrobić praktycznie, czyli poprawę tego, to powinno radykalnie poprawić znaczną część systemu tramwajowego. Jeszcze go przyspieszyć, bo my musimy myśleć o tym, że ten tramwaj i w ogóle transport publiczny po prostu i tak ma pewnie gorsze czasy przejazdu niż większość, niż samochód daje dla większości relacji. W związku z tym jest on zdecydowanie niekonkurencyjny, prawda? Więc tutaj to przyspieszanie ma istotne znaczenie, bardzo istotne znaczenie. No i wreszcie na samym końcu powiedziałbym, że jakby stworzenia pewnej wizji zrównoważenia transportu, czyli wreszcie prawdziwie postępowego, że tak powiem, programu modernizacji i budowy, zwłaszcza linii tramwajowych, zwłaszcza na tych kierunkach, na których ich nie ma, albo w tych drobnych czasami relacjach, których ich brakuje, na przykład wchodzenia w głąb osiedli, na przykład łączenia również takich rozciętych przez, powiedzmy, kolej struktur jak Karolew i Południowe Śródmieście, albo Kurczaki i Dąbrowa. Pewnie takich przypadków można by jeszcze znaleźć więcej. Obsługi głównych generatorów ruchu przez dobre sieci transportu tramwajowego, a nie jakieś tam odnogi, których zresztą jeszcze nie ma, tak? To znaczy, mam tu na myśli Szpital Uniwersytetu Medycznego, tak, na Stokach, który jest położony pośrodku niczego tak naprawdę. Więc to są powinności. A jeszcze powiedziałbym wprowadzenia szeregu zabiegów związanych z połączeniem kolei podmiejskiej, powiedzmy, która się tak trochę przekształca w kierunku aglomeracyjnej, i sieci tramwajowej, bo tam ich najbardziej, bo w tej relacji ich najbardziej brakuje. Tutaj pierwszym przypadkiem jest Żabieniec, który można zrobić już, prawda? Ale się nie zrobiło, ponieważ pewnie ktoś to blokuje. No i to takie są moje wyliczenia. A czego mieszkańcy powinni wymagać od siebie, pana zdaniem? No, myślę, że ładnie to zabrzmi, ale nie wiem, na ile to jest realne. No, pewnego rodzaju uczciwości w uczeniu się tego, czym jest miasto, jak pracuje. I wyciąganiu właściwych konsekwencji, bo to również zależy od mieszkańców przecież. To, w jaki sposób poruszania się wybierają. To, co wolą. Czy wolą tę promenadę na Kościuszki i przyzwoite wnętrze w postaci liniowego parku, czy ten ściek komunikacyjny, który tam się utrzymuje przez znaczną część dnia? Ja nie mam wątpliwości, prawda, ale być może znaczna część mieszkańców będzie miała. Także tutaj to chyba jest najważniejsze. Tak? Trzeba zastanowić, po co używać samochodów w dojeździe do obszarów rzeczywiście, gdzie jest trudno zaparkować, o których wiemy, że ten samochód będzie tam uciążliwością. Czyli jednym słowem jest to pewne uwzględnienie jednak tego interesu publicznego, jeżeli to oczywiście, pewnie to brzmi jakoś absurdalnie, ale czasami jest to możliwe, bo znaczna część tych decyzji komunikacyjnych wynika z tego, że jesteśmy tak przywiązani do samochodu. Ja trochę wiem, bo ja jestem rowerzystą, to jestem przywiązany do roweru i wiem, że jak rowerem nie mogę jechać, tak się trochę czuję jakoś mało komfortowo. I to samo pewnie dotyczy samochodu, tych kierowców, którzy pewnie jeszcze są bardziej związani, przywiązani do tego komfortu. To jest bardzo często społecznie złe i w dodatku wpływa masa tego typu zachowań na to, jak to miasto funkcjonuje, jak ono jest postrzegane i jak bardzo można je poddać ulepszeniu, czyli naprawie i ulepszeniu.
No dobrze, to jeszcze jedno na koniec, tak mi się skojarzyło pytanie. Pana zdaniem zielona fala kiedy w rzeczywistości zagości na łódzkich ulicach? Chciałby pan ode mnie wyciągnąć jakieś przepowiednie. Co pan odpowiada intuicja? Znaczy podpowiada mi, intuicja mi podpowiada to, że w tej chwili cały czas rządzi jeszcze generacja, która jest jak gdyby w tych swoich przekonaniach o tym, co jest dobre, a co jest złe, passé. Znaczy to są przekonania sprzed 50 lat. Budujemy, dostosujemy miasto do samochodu. Podobno Pompidou tak powiedział, choć też nie do końca tak, w 71 roku. Oni to mniej więcej tak próbują robić często, tak? Albo przynajmniej nie mają odwagi pójść krok dalej. Tak? Czyli wprowadzić pewnych ograniczeń, bo nie wierzą być może w to, że rzeczywiście dostępność to nie jest dostępność samochodowa, tylko to jest dostępność ludzi do pewnych obszarów. A tych ludzi dowieziemy tam, możemy tam dowieźć na wiele różnych sposobów. No, także no ja myślę, że to się musi zmienić generacja zarządzająca miastem, ale też gwarancji nie ma, bo pewnie nie wszyscy są znowu tacy świadomi. I w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan profesor Jacek Wesołowski z Politechniki Łódzkiej, autor między innymi raportu Odzyskajmy Centra Miast. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo za uwagę i za zaproszenie. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj. Myśl. Działaj.